Żeby utrzymać równowagę, musimy cały czas nogi trzymać dosłownie kilka centymetrów na ziemi, nad ziemią, żeby w razie czego można było się oprzeć. Po prostu, żeby utrzymać równowagę i móc skręcać. Tutaj dziewczyny chcą przejechać się tym super rowerem. A pan by się odważył? Nie, ja nie, to tylko dzieci. I wbrew pozorom nie jest to materiał o paradzie zabytkowych rowerów, lecz początek największego rowerowego święta w naszym regionie. 15. edycja Bike Week rozpoczęła się pokazem niezwykłych rowerów, na których każdy mógł się przejechać. Naprawdę czadowo się jeździ na tym rowerze. Dopiero gdy na niego wsiadłem, to poczułem moc jego i dałem czadu. Czadu dał także jeden z czołowych trialowców w kraju. Był to rozprzeszkodami, stójki czy bardzo widowiskowe wyskoki. Nic tak nie dodaje pikanterii występowi, jak zaangażowanie widza. Efektowne? A to dopiero początek. Podczas tegorocznego Bike Week emocji nie zabraknie. Będą widowiskowe skoki do wody, skoki na poduchę, downhill czy strefa malucha. Proszę Państwa, Szklarska Poręba rowerami stoi. Sobota i niedziela to naprawdę świetna okazja do tego, żeby przeżyć niezapomniane chwile. U stóp Szrenicy zapraszamy po raz kolejny Bike Week Festival.